Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę, dlaczego według mnie warto przerabiać PlayStation 1. I chciałbym też o jednym takim drobnym niuansie też opowiedzieć. Ale po kolei. Chcemy sobie kupić Playkę 1. Chcemy sobie pograć w nasze tam ulubione gry, tak? Może w to, w co nigdy nie graliśmy, a zawsze chcieliśmy pograć. No i cóż, mamy oczywiście Playkę 3, załóżmy, że mamy takie konsole, ale jesteśmy nie tyle zbieraczami, co kolekcjonerami. Jesteśmy, tak jak ja, przypuśćmy, kolekcjonerem i chcemy mieć ten kawał sprzętu u siebie. Bardzo fajnie. Oczywiście nie muszę chyba nikomu mówić, że jedynym słusznym modelem jest PlayStation, właśnie PSX, ten pierwszy model. Tego drugiego PS1 ja osobiście nie trawię, może ktoś lubi, no ale... Jednak ten model, jak tutaj mam przygotowanego, to może Wam pokażę, tak? Jedyny słuszny w mojej ocenie to jest ten model. No i tak. I teraz zamawiamy sobie tą Playkę. Kupujemy gdzieś, nie wiem, z Lombardu, albo po prostu kumpel nam daje, nie? Te PlayStation. I dobra. Dlaczego uważam, że ta Playka powinna być przerobiona? Jeżeli nie jest przerobiona, dlaczego powinniśmy ją przerobić? No, Allegro jest... Pewno to jest tylko wymiana, tak, chipa. Można to komuś dać, wiem, że to jeszcze się nadal wykonuje. Dlaczego? Broń Boże, nie namawiam do piractwa. To nie jest cel tego odcinka. Przerabiamy po to, aby zagrać w gry w wersji NTSC. W sobie tak pomyślicie, no dobra, no po co mi te NTSC, nie? Mam przecież... palu wszystkie gry, to sobie nakupuję tych oryginałów. Są teraz jedne tańsze, drugie droższe, ale w większości naprawdę można fajne ceny spotkać, nie? I tak sobie zastanawiać się, no po co on mi gada o tym NTSC? Ano, prosta sprawa, moi drodzy. Przede wszystkim gry NTSC chodzą dynamiczniej, szybciej. Z czego to się bierze? Gry w NTSC są renderowane w 60 klatkach na sekundę, a gry w PAL-u w 50. Niestety nie ma tam tak zwanego frame skippingu. Po prostu gra chodzi o, jeżeli się nie mylę, o jakieś 15-20% wolniej. Nie? Nie ma frame skippingu, że po prostu te klatki są pomijane, których tam brakuje. Tylko po prostu gra troszkę zwalnia. Oczywiście dźwięki, wszystko jest w normalnym tonie utrzymane, natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, jest ona po prostu wolniejsza. Idealnie to widać na przykładzie gry Tekken. Jeżeli ktoś sobie odpali wersję NTSC, a potem odpali wersję PAL albo na odwrót, zobaczy, że dynamika gry jest zupełnie inna i nie będzie chciał w wersję PAL-owe więcej grać. Ja mam naprawdę bardzo dużo wersji NTSC u siebie. Tekena akurat mam w PAL-u oryginalnego. Ale to bardziej chyba po prostu przez to, że wolę okładki nasze europejskie. Ładniejsze są te pudełka, są hologramy. Ładnie to wygląda w mojej ocenie. I to jest taki mały dylemat, nie, kolekcjonerski, ponieważ lubimy z jednej strony, jak gra chodzi szybciej, i z drugiej strony ja osobiście też lubię patrzeć swoją kolekcję na półce. No po prostu cieszy to oko. Komu to nie przeszkadza, spokojnie brać NTSC. Oczywiście nie wszystkie są brzydkie, nie? Wersje NTSC. Na przykład to mam tutaj Star Warsa, nie wygląda źle, jest ładny, no ale brakuje tego hologramu, jakiegoś takiego klimaciku nie ma. No i Gran Turismo, nie? Dzisiaj sobie pogramy w Star Warsy, na pewno. Na ich przykładzie będę chciał pokazać parę rzeczy, ale zanim przejdziemy do grania, chciałbym Wam jeszcze o czymś wspomnieć. No dobra, przerobiliśmy sobie tą konsolę. Mamy już nasz ulubiony gry NTSC, wkładamy płytę do czytnika, a patrzymy, co się dzieje, a tu obraz jest czarno-biały. Dlaczego? Obraz NTSC jest troszkę inaczej nadawany. Jest nagradawany przez kabel RGB. Mam tutaj przy sobie oryginalny kabel Sony.
który był dodawany z tą moją konsolą. W większości wersji palowych taki przewód znajdziecie. Tak, podłączyłem sobie do telewizora, odpalam, patrzę. A tu obraz czarno-biały. No kurde, ale w palu działają przecież w kolorze. No jak to możliwe? No to już właśnie wytłumaczyłem, że po prostu sygnał jest nadawany w RGB, a tutaj mamy po prostu sygnał kompozytowy. Tak, czy komponentowy. No przepraszam Was, jeżeli trochę się pomylę, bo zawsze mi się myli kompozyt z komponentem. Tak, prawdopodobnie jest to komponent. Przewód komponentowy. I właśnie to jest taka bardzo fajna rada. Wystarczy kupić do naszej playki kabel RGB, co też uczyniłem, ale to jest bardzo trudna, zarazem łatwa sprawa i trudna, ponieważ łatwo się pomylić. Ja zakupiłem sobie taki kabel RGB, on był z przeznaczeniem do PlayStation 3 i PlayStation 2, ale działa na PlayStation 1. Mam dzięki niemu właśnie w kolorze wszystkie pięknie właśnie gry NTSC, działają ładnie. Zależy od telewizora, bo na przypuśćmy kineskopach działa fajnie, a niektóre LCD, na przykład ten mój na dole, ma problem z synchronizacją. Czasami tak synchronizacja trochę fruwa. Nie wiem, czy na to da się zaradzić, szukałem solucji w internecie, ale nie znalazłem. Zobaczymy jak na moim telewizorze dzisiaj tutaj u góry. Nie testowałem. W razie problemów najwyraźniej włączę go po prostu pod kineskop, nie? Dobra, ale to nie o to mi chodzi. Jak rozpoznać taki kabel? Pierwszy, że tak powiem, moment rozpoznania, który daje duże prawdopodobieństwo, że trafimy na kabel RGB, jest to fakt, ile tu się znajduje pinów we wtyczce. Kamera może nie pokazać, ponieważ ja postaram się ją trochę ostrość tutaj zmienić. Na chwilkę będzie troszkę nieostro. Dobra. Mam nadzieję, że coś ja sobie zobaczę do ekraniku. Tak, w miarę widać. Tutaj mamy wyraźnie pokazane tylko raz, dwa, trzy, cztery piny są tylko. Jeżeli dobrze widzę, dobrze liczę. Są w tej wtyczce, nie? Co oznacza nawet, że gdybyśmy tą wtyczkę rozwalili i chcieli zrobić sobie z niej sygnał RGB, nie ma takiej opcji. A tutaj w tej wtyczce, to jest druga wtyczka od kabla RGB. O, teraz jest ostrość. Widzicie? Wszystkie piny są jak najbardziej widoczne. Ok, staram się ustawić ostrość znowu na miejsce. Jednak moi drodzy, tutaj też możemy się nadziać, niestety, ponieważ są w sprzedaży przewody, które mają wszystkie piny, ale tutaj piny do wtyczki, przypuśćmy SCART, ja takiej używam, nie ma do prowadzenia RGB. Nie jest zwykły, standardowy, pod euro. Komponentowy, tak? Kompozytowy, przepraszam. No to kolejne rozpoznanie musimy zrobić. No przede wszystkim musi być napisane, że ten kabel jest RGB. Kupujemy kabel do PSA 2, nie? I jest tam napisane na nim RGB cable, nie composite, nie? Chyba że jest komponent RGB, to wtedy też. Ale komponentowy rozpoznamy po tym, że mamy nie trzy wtyczki, cinch, tylko mamy ich 5. Tak? Jest tam wtyczka albo i 6, może być też 6, też są wersje z 6. Natomiast tak, sygnał RGB jest, tak jak sama nazwa mówi, rozdzielany na 3 kolory. Na czerwony, niebieski i na zielony, nie? Dlatego właśnie po tym też można rozpoznać. No ale pojawił mi się kolejny problem, moi drodzy, słuchajcie. Podłączam sobie ten kabel RGB. Wszystko ładnie napisane na pudełku RGB, nie? Podłączam, odpalam sobie Final Fantasy 8 w wersji NTSC. A tu co? Czarno-biały kolor. No i zachodzę w głowę, kurka wodna, co jest grane? Kłamstwo mam, bo kupiłem go na Allegro za 3 dyszki ten kabel. Nie jest to droga sprawa. I zachodzę w głowę, no co jest grane, nie? Dlaczego? Otwieram sobie schemat RGB, rozkręcam sobie tą wtyczkę i tak patrzę, no kurczę, wyraźnie widać, że jest sygnał RGB. Wszystkie piny są ładnie podprowadzane, nie? I nie wiem, co robić dalej. Ale zauważyłem, że brakuje jednej rzeczy. Na schemacie był jeszcze opornik, pomiędzy dwoma pinami był jeszcze opornik, żeby wymusić prawdopodobnie prąd, no nie? Żeby przechodził, żeby wymusić przejście sygnału. To jest tylko moje gdybanie, mogę się mylić. Natomiast tak, był opornik. No to co? Znalazłem odpowiedni opornik, to był 180 ohm. Przylutowałem i voilà.
działa. Po prostu może plejka dwójka i plejka trójka nie potrzebują do tego, aby nadawać sygnał RGB tego opornika. Jedynka potrzebuje, dlatego może było napisane na opakowaniu dla PS2 i PS3. Dobrze, moi drodzy, ja Wam teraz to zaprezentuję w praktyce. Przeniesiemy się do plejki. Pokażę Wam dwa obrazy, że faktycznie jest ten czarno-biały obraz i że na drugim kablu jest już kolorowy. No nie? Dlatego Wam to fajnie zdemonstruję, a na końcu filmiku umieszczę porównanie pomiędzy wersjami. Zrobimy to na Tekenie. Tu się posłużę akurat obrazem z emulatora dla lepszej jakości, po drugie dla mnie to będzie wygodniejsze, tak? Niż wypalać teraz płytę. Opalę sobie na emulatorze obydwie wersje i pokażę Wam, jakie są różnice w działaniu, tak? Jak widać wyraźnie tą płynność, tą dynamikę zupełnie inną niż w przypadku właśnie wersji PAL. Dobra, przełączamy się. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już przy plejce. Tak. Ja mam podłączony na razie ten przewód, słuchajcie, ten standardowy od PlayStation, ten palowy, żeby Wam pokazać po prostu, że to jest prawda, co mówię, że gry będą czarno-białe, tak? Ale jak już jesteśmy przy plejce, chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy odnośnie Mateusz Kania pytał się mnie pod filmikiem, gdzie czyściłem pada, czy tej samej metody, którą pokazałem, można użyć do lasera plejki, nie? Ja Wam powiem jedno, nie, broń Boże, tej metody nie używajcie do czynienia lasera jakiegokolwiek. Ani w plejce, ani w żadnym innym urządzeniu. Jest to metoda zbyt inwazyjna i po prostu może Wam przestać działać. Może oczywiście poskutkować, może podziałać na chwilkę, ale tym będziecie sobie tylko niszczyć laser. Czym ja czyszczę laser? Co mogę Wam polecić? Jeżeli dobrodzenie jest tylko na zasadzie kurzu, no to najbezpieczniejsza będzie gruszka, tak? Wziąć gruszkę, powietrze nam sobie przedmuchać. Jak ktoś ma dostęp do sprężonego powietrza, czy to w puszce, czy z kompresora, jak najbardziej sprężone powietrze też, tylko nie za mocne ciśnienie, tak? Pamiętajcie, żeby też nie przesadzić z ciśnieniem. Można też użyć mikrofibry. Ja używam takiego specjalnego pędzelka do obiektywów, do czynienia obiektywów i tych, jak one mają, do okularów w teleskopie, bo też posiadam teleskopy dwa. Jak jest zabrudzenie mocniejsze, taki jest specjalny płyn z alkoholem, też do czyszczenia właśnie delikatnej optyki i też delikatnie przy pomocy tego mogę coś wyczyścić, wszystko działa. Nic jeszcze mi na szczęście tym się nie udało popsuć, więc sprawdzony sposób działa, nie? Tak, ale to są specjalne rzeczy do optyki, które polecam. Można je zakupić w sklepie za około 20-30 zł i starczy na naprawdę bardzo, bardzo długo. Nie? Dobra. Ja myślę, że tak. Zamkniemy już to na razie, bo tu jeszcze gry nie wkładamy. Sobie tutaj przełączę na obraz. Wstawię tą stronę. Dobra, zostawmy tak. No i odpalamy, nie? Odpalamy plejkę. Mamy plejkę, no jak widać wszystko jest ładnie w kolorkach. Ponieważ mamy teraz właśnie nową część Gwiezdnych Wojen, wyszła niedawno do kin. Pokażę wszystko na zasadzie Star Wars Rebel Assault 2, wersja NTSC. No i co? Wkładam płytkę numer 1. Swoją drogą nie oglądałem jeszcze nowej części. Jedni chwalą, drudzy nie. Sam się przekonam, jak będę w kinie, więc... Tak, ale lubię Gwiezdne Wojny, jak najbardziej lubię Gwiezdne Wojny i z chęcią pójdę na to do kina. Wezmę żonę. Jak ktoś z Was oglądał, to dajcie znać. Tak, widzimy Sony Computer Entertainment America. To też nam właśnie potwierdza, że licencja jest po prostu NTSC, że jest to gra z regionu amerykańskiego. O, tak ustawię. No i zaczęło się. Już nam tu jakoś tak dziwnie tak obraz trochę podskakuje, tak. Mamy czarno-białe wszystko. Włączmy grę, bo na następnych napisach to może być mało widoczne. No, wgrywaj się, wgrywaj. O, proszę bardzo. No i kolorów zero, nie? Swoją drogą gra bardzo fajna, polecam.
polecam sobie pograć w to. Dobra, przybijmy filmik. O, jest gra. No i dobra. Ja nie będę gry wyłączał. Ona sobie będzie włączona cały czas. Ja tylko zmienię przewód, tak? Tu mam już przygotowane wszystko, żeby działo się w miarę szybko. Tak, odłączam tutaj kabelek i przyłączamy. Przyłączamy ten drugi. Trzeba tylko wyjście zmienić, bo to jest pod innym wyjściem telewizora. AV1, dobra, wszystko powinno być. Mam nadzieję, że nie bliskał ten obraz. I pięknie. Widzicie, mamy kolorki na kablu właśnie RGB. Wszystko fajnie działa i teraz to można grać, nie? O. Dobra, tu nie widzę problemu z synchronizacją na moim telewizorze. Chwała Bogu. Całe szczęście. TIE Fightery trzeba troszkę rozwalać. O, można jeszcze tak. Super, kurka. Ale analog chyba nie działa, co? Nie, nie działa analog, niestety. Widzicie, granie jest pod DualShockem. Niestety. Bach. A co, myślę, że chwilkę sobie pogramy. Zawsze staram się jakieś właśnie gameplaye porobić. To przecież retro gaming room, no to wiadomo, trzeba, bez grania się nie może to być. Pach, pach, pach. A więc widzicie, tyle jeżeli chodzi o moje porady odnośnie właśnie zakupu przewodu. Mówię, na Allegro możecie spokojnie dostać za około 3 dyszy taki przewód RGB i prawdopodobnie trzeba będzie, aby obraz był. Jeżeli kupicie oczywiście przewód przeznaczony dla PS2, bo jeżeli kupicie sceny dla PS1, to powinno wszystko działać tak naprawdę od razu. Pamiętajcie tylko, żeby było RGB, nie komponent, composite, tylko RGB, konkretnie. A jak nie jesteście pewni, to zadajcie pytanie sprzedającemu. Jeżeli powie, że nie wie, to nie kupujcie w ciemno. O, coś płytka tutaj mi dokrywa, chyba coś przeszedłem. Jo. No i super. No, przewód RGB trzeba zakupić do wersji NTSC i wszystko powinno Wam naprawdę ładnie śmigać, tak jak u mnie. Jeżeli nie będziecie mogli znaleźć do playki jedynki bezpośredniego przewodu RGB, możecie kupić kabel pod PSA2, też RGB, będę powtarzał do znudzenia, aż Wam się wtłucze. RGB, RGB i koniec. Albo do playki trójki. I po prostu prawdopodobnie trzeba będzie tam dolutować ten jeden opornik 180 Ohma. To jest bardzo prostą akcją, bo te wtyczki SCART są rozbieralne i tylko dolutować sobie takie opornicze, kupić za grosze w elektroniczną, do jakiegoś urządzenia wymontować i macie piękny kolor. Dobra, ja się z Wami już żegnam, moi drodzy. I na koniec tylko puszczę Wam małe porównanie. Już będzie z emulatora wszystko. Małe porównanie pomiędzy Tekkenem 3 wersja NTSC i wersja PAL. Ja się z Wami jeszcze raz żegnam i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Round 1. Fight.
round one. Fight! Oh! Ah! Yeah. Oh! Yeah. Oh! Round two. Fight! You round one fight. KO. Round two. Fight. Round one, fight!